zobaczymy, może przepromują nasze motocykle przez Wisełkę. Wieszawska przeprawa promowa. Zmieścimy się? Panie, bo tu giksy są. Pan nie jedzie z Hondami, spokojnie. Ketchup Włocławek? Tak. I myślicie, że to tymi rurami to ketchup wszędzie płynie? Czyli koncentrat pomidorowy. Nie boję się, gdy ciemno jest, będą za rękę prowadzić mnie. SP Connect założony. Dzisiaj trochę o nich porozmawiamy. Lecimy w trasę na przeprawę portową do Nieszawki. Zobaczymy, może przepromują nasze motocykle przez Wisełkę. Także ja myślę, że będziemy nieśli na rękach przez tą Wisłę. No, tam podobno płytko jest. Także subskrybujcie nasz kanał i koniecznie zaznaczcie dzwoneczek, bo podobno dzwoneczki się ludziom poodznaczały i nie dostają powiadomień. YouTube niestety nas nie lubi. No dzisiaj w bardzo licznej grupie. To dzisiaj na odcinku porozmawiamy sobie o uchwytach do telefonu SP Connect, które są bardzo drogie, ale dlaczego w niektórych sytuacjach warto zainwestować tyle pieniędzy w uchwyt do telefonu. Powiem wam, że nie, nawigacja mi nie widzi w ogóle Nieszawki przez Kikuj, nie? OK Google. Nie wiem, czy się odezwie. Nie chcę z tobą gadać. OK Google. OK Google. To jebana, no. Nie. Jak będziesz głośniej krzyczał, to nic nie da rady. Ale może lepiej mnie zrozumie, albo... Wydaje się, to jakbyś jej lepiej wiązankę posłał, to... Ja myślę, że wywrę na nią nacisk psychiczny. OK Google. O, proszę bardzo. Jakiś komentarz po OK Google. Prowadź mnie do Nieszawka. Patrz, pajac. Chyba... Albo proszę. Mi się wydaje, że... To może trzeba dodać proszę właśnie. Niech spada, jak nie chce współpracować, to... Ja myślę, że to kwestia uchwytu na telefon. Ja myślę, że trzeba kupić jeszcze droższy. Dobra, a propos tych uchwytów, to powiem tak. Nigdy w życiu nie myślałem, że będę miał drogi uchwyt na telefon, ale po tym jak... Zawsze miałem X-Rama, coś jakby podróbkę nawet X-Rama, nie za 300 zł ten X-Ram oryginalny, tylko za, nie wiem, 70 zł ten ala X-Ram z ładowarką. No i było wszystko niby dobrze, ale jak miałem Samsunga Galaxy S8 i przez jeden sezon jazdy na moto, na tym zwykłym uchwycie, poszła mi stabilizacja, czyli jak na przykład patrzyłem aparatem na coś, bo chciałem nagrać, to miałem taki efekt w aparacie, na wizjerze, jakby jak paruje na przykład, znaczy jak temperatura tak skacze nad gorącą maską od samochodu i widzicie, że tak powietrze tak faluje. To właśnie coś takiego miałem w telefonie i potem na nagraniu to samo było. No i stwierdziłem, że coś tam się uszkodziło, nie wiedziałem od czego. No i Dany właśnie raz na jednym filmiku, z filmików Dany wspominał o tym właśnie, że do R6 założył sobie ten uchwyt SP Connect, który ma moduł antywibracyjny i który właśnie chroni, bo podobno... Chłopacy, jak to jest z iPhone'ami? Producent czy kto mówi, żeby nie wozić na motocyklu? Tak. Nie zaleca wożenia, ale to gdzie o tym przeczytaliście? Mi się pojawił przykładowy pierwszy lepszy artykuł, ale to kopując się ze strony producenta, też to o tym wspomnieli. Aha. Kiedy chcesz tak, to zacząć drążyć, szczególnie. Czyli jak... Zacznijmy może od tego, do czego nadaliście iPhone. Srajfon? Nie, no dobra. Nie, no dobra, no. Jeden lubi córki, inny teściowe. Ale... W tym wypadku bierzecie babkę jakąś tam. Ale nie, no z androidowymi telefonami raczej jest to samo, bo czy iPhone ma swoje oprogramowanie, androidy, inne telefony, Samsungi i tak dalej, Xiaomi też mają swoje oprogramowania. Raczej to jest wszystko na podobnych podzespołach, myślę. Ja akurat nie trafiłem na żaden artykuł, że telefonu nie można wozić, no jak chłopacy mówią, to trochę zacząłem drążyć. No i rzeczywiście, psuje się podobno stabilizacja. Optyka ogólnie się psuje, ta stabilizacja optyczna, bo to jest jakoś na zasadzie chyba żyroskopu. No i zaczyna się... jakieś problemy się zaczynają.
Dlatego, no niestety przy zmianie telefonu pomyślałem już o tym, żeby zainwestować. Zadzwoniłem do RT Moto, do naszego partnera, okazało się, że mają. Piotrek sprowadził nam, akurat ja wziąłem sobie jeden uchwyt i D101. No i powiem szczerze, no zamontowaliśmy to. Zresztą zerknijcie sobie, jak to wygląda od środka. Zamontowaliśmy wczoraj do motocykla D100 i za chwilę wracamy dalej do rozmowy. Zerknijcie sobie, jak wygląda montaż. Dobra, weź człowieku, uchwyt założony, trzyma się, dawaj 500 zł za montaż i spierdaj. No, a gdyby komuś przyszło na myśl kraść Giksa, to najpierw z tym panem spotkanko. No witam serdecznie. O, siema! Kurde, powiem ci, ciężko coś w ogóle powiedzieć, no bo ja to pierwszą jazdę teraz mam z tym uchwytem. Ale generalnie jest mega przyjemny w zakładaniu i zdejmowaniu tego telefonu, nie? A ja ci powiem, no tylko trzeba zerknąć z jednej i z drugiej strony, jak założysz, żeby zobaczyć, czy weszło ci dobrze w te ząbki, tak. Bo na jeden ząbek ci może wejść i się przekręcić i będziesz jechał i nagle będzie... Poszedł telefon. No to ja robię taki. A. Jak moje dokumenty kiedyś mi poszły. Kamerka. No kamerka ta też bardzo boleśnie upadła. Pytanie, jak się sprawuje case od SP Complexa w użytku codziennym? Wiesz co? Powiem ci, że można by użyć tego case'a jako normalny case na użytek codzienny. A kto jechał? Nie wiem. A machał? Można by go użyć, bo case'y są od środka fajnie wyścielone takim meszkiem, takim jakby polarkiem, takim niskowłosym. No i bardzo są przyjemne w dotyku. Mi te kółko z tyłu akurat nie przeszkadza, bo jest dosyć płaskie. Desto mówił, że jego drażni. To zależy już, jak kto lubi. Kwestia gustu pewnie. Ale ja na przykład wolę bardziej tępe case'y. Bardziej takie gumiaste niż ten. Ale na spokojnie można sobie go by używać. No ja może kiedyś będę używał. Na razie mam nowy case'ik inny, który mi przypadł do gustu. Ogólnie można sobie ustawić, czy wyżej ma patrzeć, czy niżej, w lewo bardziej, w prawo bardziej. Cały uchwyt podobno jest wykonany z aluminium lotniczego. Ja miałem wrażenie... za 4,5 km. O, dziękuję bardzo. W dotyku miałem wrażenie, że to jest jakiś taki dziwny plastik, a to aluminium lotnicze jest po prostu takie lekkie. No i podobno niezwykle wytrzymałe. Jakby było ciężkie, to by nie poleciało. A, w sumie. Zobaczymy, jak te uchwyciki będą się sprawowały na przyszłość. Na pewno lepiej zainwestować w taki uchwyt, jak się ma droższy telefon, niż potem oddawać telefon do naprawy albo zmieniać aparat, że z powodu, że nie możemy już ładnych zdjęć robić, bo wszystko się trzęsie. Także w takim celu zostało to tak naprawdę nabyte. Mam nadzieję, że na tej nieszafce, że można płacić kartą. Aby. A ktoś ma gotówę? No. Ja mam. O, dobra, o. No, w końcu ze starszym jedziemy, nie? Człowiek jednak, jak jest innego pokolenia, to jest przygotowany, bardziej przygotowany na różne życiowe sytuacje. A my to zawsze jest takie po prostu dzieciaczki w mgle, po prostu, wiesz, zakupione tym elektryką, łatwość elektroniczna. I to też to cały czas we mgle, jak dziecko we mgle. No. A ty razem ze mną obok. Ja idę z latarką. A ty potem śpiewasz, nie boję się, gdy ciemno jest, będą za rękę prowadzi mnie. Ale wyje, ja pierdolę. O, ja pierdzielę, ale kozak. Widzicie, jakie ładne tereny was zabrałem? Piękne. Tutaj to jak w Holandii. Enerko. Ja to trochę zwolnię, bo... O, anty... Albo kamionki. Ale przetestujemy moduł antywibracyjny. No. Łukasz, patrz, Hondy nie szkoda, to zobacz. Kurwa!
Słoneczniki, trochę przekwitnięte już, ale jest dobrze. Trafiliśmy do raju. Żebyście nie marudzili, jest kawałek asfaltu. Nieszawa, stare rybitwy. O kurwa, kolejka taka? My bez kolejki tutaj. Ja myślę, że pole position. Ale to ładnie. Ej, ja na innej chyba byłem tej przeprawie. Ciebie na kajaku tutaj, nie? Przeprowadzałeś. Ej, ale wiecie co, jak ja tutaj byłem, to tu inaczej było. To była plaża duża. Nie, duża plaża tu była. Chyba, że tu jest jeszcze i tam jest jeszcze jedna. Plaża wyschła? SP Connect się trzyma. Telefon jeszcze się nie urwał. No a my czekamy na prom. Nieszawska przeprawa promowa. Zmieścimy się? On rusza już? Jo. Zrobisz se stopkę i lekko siedzisz na nim i go trzymasz. Teoretycznie jest na... Ja pamiętam, że wtedy my sta... O kurwa. Ale dziwne uczucie. Stabilne to. Jak zrzucić kotwicę? Nie trzeba odczepić. Ale kotwica to dojebana. Jak w Titaniku. Jak prądy były. Jak w Titaniku. Zobacz, jak se leży tu kolba. Jakby ona spadła. Da, to ci spadnie. Kurwa. Trzeba się przygotować. Szybko przepłynęliśmy przez Wisełkę, nie? Moment, nie? Moment. Ja myślę, że w Puław tak szybko by nie poszedł. O kurwa, szarpie. Panie, bo tu giksy są. Nie jedzie pan kurwa z kartoflami. Pan nie jedzie z Hondami, spokojnie. Opa, opa. Ten prom fajna sprawa. Ten tak. Prom fajna sprawa, no. Nawet raz na rok sobie zaliczyć. Ja to uważam, że można zainwestować w własny jacht. W co? Że można zainwestować we własny jacht. Lux! Lux pomysł. To już klasa wyżej by była. Myśmy zainwestowali w jacht za 2 miliardy na przykład, jakieś wyjebane w kosmos i brali po 8 zł za to, żeby ludzi na Wiskę przewodzić. Co ty na to? Ale to od Zakopanego, tam, czy no od samego dołu tam, do Gdańska. 8 zł. 15 minut, 8 zł. To te koła, to te zjeżdżam, to, no, te, no. To te koła, co napędzają ten prom, żeby w 15 minut od dołu Wisły do Gdańska poleciały, to jakby... Ten nurt Wisły zmienił w drugą stronę. Nie, jakby się rozpędziły, jakby wodą szurnęły, to na jedną stronę do Gorzowa Mazowieckiego, a na drugą do Lublina, tak by się woda rozprysła. Jakby wpadł z Wisły od razu w Bałtyk, to tak suchy ląd do samego, do samej Szwecji. Łysy mógłby do roboty iść z buta. Takie większe zakłady we Wrocławku? Bo tak tych rureczek to nasypane ładnie. Ej, zobaczcie, tam u góry takie rolki są. Z kablem. Tu robią ten przecier, kurwa. Ketchup Włocławek? I myślicie, że to tymi rurami to ketchup wszędzie płynie? Czy koncentrat pomidorowy? Tak. A ketchup płynie dlatego, że kruki zardzewiałe. Ma pan wil po lewej stronie. A, widzisz. To oni ketchup z tej saletry amonowej robią, tak? O, patrz. Składniki na ketchup.